Czy lubisz piłkę, skoki, boks czy lekką atletykę? Oglądaj transmisje w aplikacji mobilnej TVP Sport na ekranach smartfonów, tabletów oraz telewizorów. Największe wydarzenia w zasięgu jednego kliknięcia. Wygodnie w nowoczesnej formie w wersji jasnej lub ciemnej. Oglądaj, czytaj, personalizuj. Nowa aplikacja TVP Sport. Dostępna bezpłatnie w sklepie Google, App Store i App Gallery. Dobry wieczór, piątek, piąty dzień marca 2021 roku. Jesteśmy po konkursie na dużej skoczni w Oberstdorfie, po konkursie z czwartym miejscem Piotra Żyły w naszym studiu, jedyny niepowtarzalny Stanisław Snopek. Witam serdecznie, dobry wieczór. Przepraszamy na początek za drobne problemy techniczne. No wydawało się, że ta nasza trzecia seria już nawet może być cancelled, ale no szczęśliwie jest postponed i tak, możemy się warunki się poprawiły i możemy kontynuować. No właśnie, bo nawet tutaj pojawiały się różne wersje. Ktoś napisał na czacie, Staszku, że do ciebie dzwonił. Specjalizacja internistyczna Telmet, tak się nazywa ten użytkownik, i że powiedziałeś, że korki wysiadły. Tak? Nie, czekaj, zaraz sprawdzę. Nie, nie dzwonię. No to tak, to prosimy, bez takich fake newsów. Poza tym korków nie było. Tak, korków dzisiaj nie było, Warszawa już spokojnie śpi, niemalże. No dobrze, jesteśmy po konkursie, Staszku, liczyliśmy dzisiaj na medal, nie ma co ukrywać. Czujesz niedosyt po tych zawodach? Czuję taki niedosyt i taki lekki niesmak. Jakiś ten konkurs był taki bez takiej ikry, bez takiej jakiejś narracji, która pozwalałaby komentatorowi na takie poczucie dobrze spełnionego obowiązku, a ja mam taki niedosyt po tym konkursie, pewnie porównywalny z tym niedosytem, jaki mają polscy skoczkowie. No tak, ten niedosyt na pewno musi być spory. Czwarty Piotr Żyła, Dawid Kubacki spadł w drugiej serii dopiero na miejsce 15 na półmetku. To była ósma lokata. Mówiliśmy o naszej trzeciej serii, że ona została postponed, a pojawiały się takie głosy, że może ten konkurs dzisiaj w tych warunkach nie powinien się odbywać. Co ty sądzisz? To były jakieś podstawy, żeby, nie wiem, próbować przełożyć te zawody? Wiesz co, no myślę, że większe podstawy były w Zefeld. 2 lata temu konkurs się odbył. Wtedy też mieliśmy jakiś taki niesmak, ale zupełnie inny, ponieważ Polacy wystąpili w głównych rolach, więc to, że tam padał śnieg i że niektórzy mieli kłopoty, zupełnie nam nie przeszkadzało. Pewnie odczucia innych nacji wtedy były takie jak nasze teraz, prawda? Natomiast, albo jeszcze gorsze. Albo jeszcze gorsze. Natomiast nie, no chyba nie były to takie warunki dyskwalifikujące, żeby ten konkurs w ogóle odwołać. No, takie są uroki aury i zawodów rozgrywanych zimą na świeżym powietrzu, że czasami wieje, czasami pada i trzeba z tymi warunkami jakoś się zmierzyć. No. Wiesz, ja uważam, że generalnie no w takim idealnym świecie to pewnie te zawody mogłyby zostać przełożone na sobotę, a drużynówka na niedzielę. No tylko, że my w idealnym świecie nie żyjemy. Tutaj przypomnienie o dzwonkach, subskrypcjach dla nas, bardzo o nie prosimy. Natomiast wracając do tego wątku, no prawa telewizyjne, wszystko jest poukładane. Dzisiaj nie wiało tak mocno, że wiatr wypaczyłby wyniki konkursu. Nie wychodził poza określony korytarz, czyli warunki do skakania były dopuszczalne, więc oczywiście nie było podstaw do tego, żeby ten konkurs anulować czy przełożyć. No po prostu takie są uroki zimy. Akurat dzisiaj wiało, padało. Niektórzy mieli więcej szczęścia, inni mniej. Niektórym te współczynniki bardziej sprzyjały, innym nie. Tak jak Dawid Kubacki na przykład się wypowiadał po tym pierwszym skoku, że był zaskoczony, że jest dopiero na miejscu 8, bo wydawało mu się, że to był bardzo dobry skok i że te przeliczniki zupełnie nie pokrywały się z jego własnymi odczuciami, jakie miał w powietrzu. Zdecydowanie. Ja, jeżeli chodzi o Dawida, zwracam uwagę na jedną rzecz. Pierwsza seria. On dojechał z prędkością 87,8 z 10 belki. W drugiej serii, z 9 belki, miał prędkość wyższą o 40 km. I to jest sprawa dziwna, dlatego że Dawid zwykle należy do najszybciej jeżdżących zawodników. A tutaj miał prędkość taką samą jak Kamil Stoch, zdaje się. Wiesz co, on na ten swój pierwszy skok dość długo czekał, z tego co pamiętam. Właśnie, więc raz, że tam mogło troszeczkę śniegu w tych torach się pojawić, co go lekko spowolniło. A dwa, że za drugim razem, jak siadał na belce, błyskawicznie zapaliło się zielone światło i może troszeczkę wpłynęło to na jego pozycję dojazdową, że nie zdążył się należycie skoncentrować. Zobaczył, usiadł zielone i po prostu rusz. No tak, tak. To zawsze po takim konkursie są pewni ludzie, których należy zaliczyć do pechowców. Moim zdaniem niewątpliwie w tym przypadku do takiego grona można zaliczyć Dawida Kubackiego. Natomiast no, nie były to okoliczności, które gdzieś dyskwalifikowałyby słuszność przeprowadzenia tych zawodów. No tak, takie są skoki narciarskie i nic z tym nie zrobimy. No, jak najbardziej, niestety. Dzisiaj po prostu mieliśmy trochę mniej szczęścia.
No dobrze, upadki, bo tutaj wydawca podpowiada, że zaraz je pokażemy. Ty miałeś sposobność widzieć skok z serii próbnej w takim sygnale międzynarodowym, do którego komentatorzy mają dostęp. No więc dzisiaj trzy upadki. Kobayashi, Eisenbichler i Preutz w serii próbnej. Tak, który ten, upadek Petera Preutza w serii próbnej wyglądał zdecydowanie najbardziej groźnie, najbardziej niebezpiecznie. On przekoziołkował tam kilkanaście razy po zeskoku. Tutaj dość niebezpieczny był też ten upadek Ryoyu Kobayashiego, bo ta wykrzywiło mu tak troszkę nienaturalnie nogę w związku z tym, że ta narta mu tam zahaczyła. Natomiast no, wydaje się mimo wszystko, że najbezpieczniejszy, jeśli można tak powiedzieć, to był właśnie ten oglądany teraz upadek Markusa Eisenbichlera, który tak zanurkował jak do basenu, bo zatrzymało mu narty, a ciało poleciało dobrze, po prostu do przodu. Jak to by był basen. Ale wiesz, powiem ci, ja po tym upadku Eisenbichlera zamarłem, bo trochę mi to przypominało upadek Ammana w Bischofshofen w turnieju czterech skoczni. No szczęśliwie tutaj Eisenbichler pokazał taką naturę fightera, no bo wiemy, że to jeden z bardziej tych szalonych, ale i walecznych zawodników i on bardzo szybko się otrząsnął, właściwie nawet nie chciał pomocy. Wydaje się, że bardziej skołatany, bardziej w szoku był Ryoyu Kobayashi po swojej próbie, a jak było w przypadku Preutza? No on też chociaż przekoziołkował kilkanaście razy i wydawało nam się z Sebastianem Szczęsnym, że jak wstanie, no to będzie jeszcze tak się, prawda, zataczał, no bo siłą rzeczy po takim młynku kilkanaście razy wykręconym na zeskoku, ale nie, wstał, otrzepał się, podniósł kciuk do góry, że wszystko jest w porządku i poszedł. No i później w zawodach na szczęście go oglądaliśmy. Także trzy dość groźnie wyglądające upadki, ale na szczęście bez konsekwencji. No tak, ten zeskok rzeczywiście wyglądał tak, że budził na pewno niepokój, no bo miękki śnieg i być może szczęśliwie akurat miękki śnieg, bo on te upadki troszeczkę w pewnym sensie asekurował. Znaczy, z jednej strony powodował te upadki, prawda, bo przytrzymywało zawodnikom narty, a z drugiej strony rzeczywiście amortyzował te upadki dzięki temu, że nie było tam aż takiej szklanki, nie było takiego lodu, nie było tak twardo. No to teraz połączmy się z kimś, kto ten śnieg dzisiaj widział, na którego ten śnieg nawet padał. Michał Chmielewski, który już jak widzę dotarł do hotelu. Witamy, Michał. Cześć, chciałbym sprawdzić, czy się dobrze słyszymy, dlatego że no, wariackie papiery i wariacki internet też tutaj mam. No skoro mówisz cześć, to znaczy, że ty nas słyszysz, a my też ciebie słyszymy, więc chyba wszystko jest okej. Okay. To różnie bywa. Zatem Staszek bardzo szybko zweryfikował to wszystko. Michał, do ciebie pytanie, jak te warunki pogodowe przy samej skoczni wyglądały? Słuchajcie, dzisiaj od rana w Oberstdorfie trwała dyskusja, czy to, co dzisiaj będziemy oglądali na skoczni, to jest powtórka Seefeld, czy nie powtórka Seefeld. Były dwa obozy, jedni, którzy takich porównań unikają i ja, który na takie porównanie się zdobyłem. I niech pewnego rodzaju informacją będzie, że gdy Adam Małysz przyszedł do nas po konkursie porozmawiać, to on sam zaczął porównania do tych mistrzostw świata. Potem Dawid Kubacki sam też powiedział, że co mu natura dała w Seefeld, to mu dzisiaj prawdopodobnie odebrała, więc niech jakimś wytłumaczeniem, jak te warunki były. Kto widział Seefeld, to pewnie doskonale wie, o czym tutaj jest mowa. No po prostu padał gęsty, mokry śnieg i tylko gdy mijało troszeczkę czasu, gdy zawodnicy byli ściągani z belki, w międzyczasie nie było przedskoczka, to ten śnieg się po prostu wtapiał w tory. On tam zostawał i to automatycznie spowalniało zawodników. No Dawid Kubacki, który jechał kilometr wolniej od tego, gdyby pojechał normalnie, przy normalnych warunkach w pierwszej kolejce, ale w drugiej kolejce też właściwie. To jest też dobra odpowiedź, myślę, na to, jak ten konkurs wyglądał z samej skoczni. Mnie dziwią pewne rzeczy w tych zawodach, po tych zawodach, no ale cóż, no czasami takie konkursy się też zdarzają. Szkoda, że na Mistrzostwach Świata. No cóż, tak kończyłeś chyba specjalnie ten swój wywód, żebym zapytał, jakie rzeczy cię dziwią. No to oddajemy głos. Wiesz co, na przykład z takich super technicznych rzeczy dziwiło mnie bardzo to, że po dwóch upadkach, akurat w wypadku Preutza nie widziałem dzisiaj, ale po dwóch upadkach już tych konkursowych nie było przerwy i to jest akurat zrozumiałe o tyle, że faktycznie jury zależało na tym, żeby ten konkurs przeprowadzić szybko. To było widać, że jak tylko był slot pogodowy, no to puszczano kolejnego zawodnika raz po raz. Zresztą sam wyliczyłeś w naszej rozmowie prywatnej, że 43 sekundy były między skokiem Sato a skokiem Krafta w tym konkursie, ale z drugiej strony były ponad 2 minuty przecież przy skoku Żyły, on się musiał naczekać. To było bardzo dziwne, że został puszczony. Tak.
przedskoczek po Kobayashim. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że tych przedskoczków faktycznie dzisiaj nie oglądaliśmy zbyt wielu. Sam Michał Doleżal przed skokiem Dawida w pierwszej kolejce mówił, że apelował o to, żeby się pojawił przedskoczek, zgłosił takie zapotrzebowanie, ale już było za późno, bo Dawid siedział na belce startowej i właściwie nie dało się z tym nic zrobić, bo gdyby Dawida wycofać, zanim ten przedskoczek by przyszedł w pią narty, to być może jeszcze większa by była. Drugą rzeczą, która mnie było niewątpliwie to, że po tych dwóch upadkach nie weszli deptacze na skocznie i to jest właśnie trochę też pokłosie tego, że jury pewnie chciało bardzo szybko tę sprawę załatwić dzisiaj, patrząc po tym, co się dzieje. Natomiast dziury, jakie powstały po Kobayashim najpierw, a później po Eisenbichlerze, były tak duże i tak głębokie, że gdyby ktoś tam faktycznie wskoczył, a Dawid w pierwszej kolejce wskoczył tuż obok dziury po Kobayashim, no to mogłoby się to skończyć po prostu kolejną wywrotką. Trzecia rzecz, która mnie dziwi, niewątpliwie to jest sama kwestia przeliczników, ale o tym już pewnie wiele razy rozmawialiśmy, wiele razy będziemy rozmawiać. Natomiast wydaje mi się po prostu dziwne, że Piotr Żyła, który skoczył tak daleko, który miał lepsze noty od Karla Geigera, znalazł się za nim. No tak, to jest zawsze coś takiego, co no, kibica przed odbiornikiem może dziwić, no bo skoki, czysta teoria nakazuje myśleć, że kto skacze najdalej, ten wygrywa zawody. Na to też zwracają uwagę nasi widzowie. Daniel Szewczyk napisał, Piotr skoczył najdalej w konkursie, a nie wygrał. No ale takie są współczesne skoki narciarskie. Tam decydują przeliczniki, noty sędziowskie, no i póki co nie zanosi się na zmiany. Michał, na pewno musimy zapytać o Piotra Żyłę. Jak on zareagował na to, że był czwarty? No bo gdzieś tam da się na Twitterze wyczytać, że był bardzo niepocieszony, że nawet chciało mu się płakać. Nie, chyba to przesada. Prawdę mówiąc, gdy nie słyszałem, jak rozmawiał ani z naszą telewizją, ani z drugą telewizją, która tu jest, ale już gdy przyszedł do tego sektora prasowego, to widać było w nim pokorę, widać było w nim pewnego rodzaju złość na pewno, że tak to się rozstrzygnęło. Natomiast chyba najbardziej złym zawodnikiem tego dnia był Dawid Kubacki, to bez wątpienia. Dawid Kubacki zresztą powiedział bardzo ciekawe słowa, odnosząc się do słynnego nagrania z Rasznowa, po którym... Oj, coś nam zmroziło, halo, Michała. Halo? Nie, słyszymy cię. Halo, Michał. Ale ucięło, do czego się odniósł. Czy się słyszymy? My teraz cię słyszymy, a ty nas? No cóż, zamroziło nam na chwilę Michała. Ja ciebie, Staszku, spytam jako człowieka z Nowego Targu, a Dawid Szaflar, więc to odległość niewielka. Ty też, no wiem, że tego zawodnika karierę zawsze obserwowałeś, znaczy, bardzo. Dodam tylko, że Dawid urodzony w Nowym Targu i chodził do tej samej szkoły podstawowej, co ja. Tak, a zatem Nowy Targ zaczyna przeważać. Zaczyna przeważać w tych dywagacjach. Natomiast no, jesteś krajanem Dawida, obserwujesz jego karierę właściwie od zawsze, bardzo mu kibicujesz. Dzisiaj uważasz, że to był jeden z takich dni, które w nim wyzwoliły największą złość na skoczni? No pewnie tak, bo raz, że czekał na swój skok, więc tam tej prędkości w pierwszej serii mu trochę zabrakło. Dwa, że te przeliczniki przy pierwszym skoku, które on sam uważał, że był bardzo dobry, trochę były dla niego krzywdzące, no bo zawodnik najlepiej czuje w powietrzu, prawda, czy ten wiatr jest silniejszy, czy słabszy, czy wieje z przodu, czy z tyłu. Natomiast wiadomo, że te przeliczniki liczone z 7 różnych punktów pomiarowych, jest to jakoś uśrednione, no nie oddają dokładnie tego, co dzieje się na skoczni, prawda. Wiadomo, że ten wiatr pod narty najbardziej istotny jest w drugiej części skoku. Jak pod narty wieje tuż po wyjściu z progu, no to niedobrze, bo się wytraca szybkość. Tam lepiej, żeby ten wiatr był lżejszy. Więc to wszystko tak nie do końca po prostu te przeliczniki oddają to, co jest. Natomiast no, w jakimś tam stopniu pewnie też korygują naturę, no tylko, że nie do końca, nie w 100%. No właśnie, natomiast mi się wydaje, że akurat Dawid Kubacki jest blisko swoich bardzo dobrych skoków i akurat o niego jestem względnie spokojny, jeśli chodzi o jutrzejszą drużynówkę. Natomiast no dzisiaj mamy Kamila Stocha z lepszym drugim skokiem, ale ostatecznie na miejscu 19. No i Andrzeja Stękałę ostatecznie na miejscu 21. No i tutaj ciężko mówić o udanych występach. Znaczy Andrzej Stękała wyraźnie już ten szczyt formy ma za sobą, już wydaje się być troszkę zmęczony tym długim sezonem.
To jest dla niego najlepszy sezon w karierze, prawda? Stanął na podium w zawodach Pucharu Świata i to na tej swojej ulubionej skoczni na Wielkiej Krokwi, dwa razy był piąty. Także on już w tym sezonie sporo osiągnął i widać, że już ta forma u niego jest tak po równi pochyłej, już troszeczkę zjeżdża. On siłą woli jeszcze skacze, jeszcze walczy, jest ambitnym zawodnikiem, ale ta forma już nie oddaje, już jest trochę słabsza. Natomiast Kamil Stoch, no wiemy te jego perypetie, prawda? Ciągle czegoś szuka. Ten drugi dzisiejszy skok był niezły i tak wlał troszeczkę optymizmu. Mówiłem też nawet o tym w transmisji, że Kamil w dobrym nastroju opuszczał skocznię i to jest ważne, żeby znowu poczuł troszkę tą radość ze skakania, co jest bardzo ważne w perspektywie jutrzejszego konkursu drużynowego, no bo potrzebujemy Kamila skaczącego daleko, prawda? Zakładając, że Andrzej Stękała już nie jest w stanie powyżej pewnego pułapu skoczyć, no bo ta jego forma siłą rzeczy w tej chwili jest trochę słabsza. Dawid Kubacki, Piotr Żyła, o nich możemy być spokojni, są w bardzo dobrej formie. No więc, żeby powalczyć o podium, potrzebujemy dobrego skoku, dwóch dobrych skoków Kamila Stocha. No, potrzebujemy też powrotu Michała Chmielewskiego do naszego programu. O, widzimy, wrócił. No to Misiek, oddajemy ci głos i dokończ te swoje zdania o Dawidzie Kubackim w Rasznowie. Panowie, bardzo przepraszam też was z góry za internet, ale internet w tym hotelu i internet w Oberstdorfie w ogóle to jest jakiś święty graal, którego tutaj niestety nie doświadczamy od początku tej imprezy. Gdybyście wy wiedzieli, jak tu się materiały wysyła do transmisji czy do sportowego wieczoru, to jest po prostu cyrk. No ale jeżeli chodzi o Dawidkiego, mam nadzieję, że nas nie zerwie teraz, to Dawid był ekstremalnie zły. Widać było, że w sobie to tłamsi te złe emocje, no bo został też zapytany wprost, czy został wycięty, no i poniekąd potwierdził, albo inaczej, nie zaprzeczył, że tak się stało. Ale bardzo, no, trochę śmieszną rzecz powiedział, że odkąd po Rasznowie było słychać, jak bardzo się zdziwił słowem na karze, że nie było go na podium w którymś konkursie, to stwierdził, że no nie, mikrofony... Jesteśmy, że mikrofony mają tak dobrą jakość dzisiaj na skoczniach, szczególnie przy braku kibiców, że on już wie, że ekspresję swoją powinien zachowywać i jej wybuchy na poza skocznią, a nie na skoczni. No dobrze, to jeszcze twoje spostrzeżenia. Kamil Stoch, Andrzej Stękała będą mentalnie gotowi na jutro? Tyle powiem. A tak najzupełniej zachował się jak Robert Lewandowski na pytanie o taktykę Brzęczka. No aspiruje na naszego redakcyjnego lewego. Jestem leworęczny swoją drogą, ale to już dużo. Mówiąc najzupełniej serio, bardzo się bałem po pierwszym skoku Kamila, że on zupełnie zgaśnie. I patrząc na jego drugi skok... Rozmawialiśmy dużo na dole, oczywiście komentowaliśmy z innymi kolegami, dziennikarzami możliwe scenariusze na jutro i tak dalej, że ten konkurs drużynowy tak naprawdę, nie chcę powiedzieć, że się dzisiaj rozstrzygnął, ale się mocno ustawił dzisiaj i bałem się, że ten pierwszy skok Kamila będzie oznaczał już taki zupełny brak wiary. No Kamil jest emocjonalnym skoczkiem, emocjonalnym sportowcem. On pewne rzeczy traktuje bardzo serio na skoczni. Jest perfekcjonistą, szuka niuansów, szuka detali. Jednocześnie bardzo wierzy też trenerom w to, że ta droga, która jest dla niego obrana, ona jest cały czas słuszna i on się jej nie sprzeciwia, ewentualnie czasem się dziwi czy coś stara korygować. I ten drugi skok Kamila dzisiaj wlał we mnie trochę wiary, że jutro zrobi po prostu dwa takie skoki i że to nam wystarczy do medalu, bo my sobie rozmawiamy, i to Dawid też słusznie zauważył, że jak rozmawiamy o medalach, to porozmawiajmy o nich po konkursie. Na razie porozmawiajmy o konkursie, a nie o medalach, dlatego że ten medal nie leży na śniegu, nie wystarczy się po niego schylić. Tutaj naprawdę będzie potrzebnych 8 bardzo dobrych skoków albo bardzo dobrych i dwa takie, które nie będą złe. No tak, wyłożyłeś nam właściwie to wszystko. Trochę ze Staszkiem rozmawialiśmy przed programem, że zaczynamy się obawiać powtórki scenariusza z 2019 roku. No bo tam byliśmy też dość wysoko w Pucharze Świata, teraz zajmujemy drugie miejsce. Wydawało się, że ten medal no niemal musimy zdobyć, ale potem... Tak, i to nawet złoty, prawda? Najlepiej złoty, oczywiście. No liczyliśmy bo jak już... 2 lata temu w Innsbrucku na wygraną Polaków, a skończyło się, jak wiemy, 4. miejscem, mocno rozczarowującym. Jutro te nasze oczekiwania mimo wszystko chyba są troszeczkę mniejsze, bardziej stonowane, szczególnie po tym dzisiejszym konkursie.
kiedy czwórka Austriaków i czwórka Norwegów była lepsza od drugiego w klasyfikacji Polaka, prawda? Więc to jakby już pokazuje w szeregu, że Austriacy i Norwegowie na dzisiaj są dużo mocniejsi od nas, że przyjdzie nam tu walczyć o medal brązowy. Dwa lata temu walczyliśmy o złoty, byliśmy na miejscu czwartym. No ale sport ma ten urok i ma to do siebie, że jest nieprzewidywalny. Niemcy w konkursie drużyn mieszanych, mówiło się, prawda, że no, może powalczył o brązowy medal, ale raczej czwarte miejsce jest dla nich zarezerwowane, bo te trzy czołowe to już są podzielone przed konkursem, a tymczasem Niemcy ten konkurs drużyn mieszanych wygrali, zdobyli złoty medal. Może więc Polacy pójdą tym tropem, no oby. No powiem wam, że raczej medalu nie zdobędzie żaden z krajów, które mają flagi za Michałem Chmielewskim. Jeśli możemy na dużym ekranie Michała zobaczyć, żeby widzowie zobaczyli, bo tam Macedonia, zdaje się, że jakieś Węgry, Szwajcaria, Szwecja stawia, Rumunia. No i chyba Argentyna. A Argentyna, tutaj bardzo ciekawa historia argentyńskich skoczków, argentyńskojęzycznych reporterów też skokowych. Myślę, że tutaj trener Filip Czanescu, co prawda urodzony w Rumunii, mógłby się na ten temat sporo wypowiedzieć. No z pewnością. Ale to są już kulisy telewizji, drodzy państwo, to już nie na antenę. Nie, ale ciekawostką jest to, że jutro w konkursie drużynowym zapowiadają się zawody z udziałem 14 drużyn, prawda? I to w tym sezonie pandemicznym, kiedy ciężko wydawało się będzie skompletować 8 drużyn, a już jak 9 wystartowało w Pucharze Świata, to się cieszyliśmy, że są poważne zawody, bo ktoś tam nie wejdzie do drugiej serii. A tutaj mamy 14 drużyn, czyli całkiem fajne, ciekawe zawody. Dawno już w Mistrzostwach Świata nie startowało tyle zespołów. Amerykanie, Rumuni, szkoda mi trochę, wiecie, Francuzów, że tutaj nie przyjechali. A jeszcze nie ma Włochów, którzy mogliby startować, bo mieli czwórkę, prawda? Tylko że wycofali się z udziału, bo byłoby 15 drużyn. Dokładnie o tym samym pomyślałem, Stanisławie, o tych Włochach, że mi też ich bardzo szkoda. No Francuzi są teraz, myślę, na takim etapie przejściowym szkolenia, że tam jeszcze jest trochę pracy do wykonania, żeby na ten międzynarodowy poziom na dobre wejść. Podobnie jak u naszych biegaczy. Myślę, że to jest dobre porównanie w tej chwili, jeżeli chodzi o poziom, o kadrę biegaczek, czyli o kadrę dziewczyn, która jest na razie bardzo dobra w juniorach, ale jeszcze gdzieś tam trzeba doszlusować i popracować nad tym, żeby się liczyć wśród seniorów. Ale jeżeli chodzi o drużynówki, to mi się przypomina, prawdę mówiąc, Oberstdorf 2005 i o ile dobrze pamiętam, była ta drużynówka także na normalnej skoczni. Była, i wtedy mieliśmy w drużynie Chińczyków nawet. I to jest dopiero szkoda, że oni na rok właściwie przed igrzyskami u siebie w ogóle nie występują na arenie międzynarodowej. Czy to nie jest jakiś kuriozum? Tak, Koreańczycy wtedy startowali, tam było 15 drużyn w 2005 w Oberstdorfie. No jak wiemy, musiał być Hwang Chul Choi i Seu Choi, dlatego że bez nich nie ma koreańskiej drużyny. Panowie, ale wróćmy do tych najlepszych. Słów kilka o tych, którzy dzisiaj stanęli na podium. Stefan Kraft, tu mam taką małą satysfakcję, bo w programie przed mistrzostwami mówiłem, że Krafti to będzie zawodnik, który spokojnie tutaj może walczyć o medal. Skoczek, który Oberstdorf uwielbia. Wygrywał tam na Mamucie, na Schattenberg Krzance czuje się rewelacyjnie. On od 7 lat tam przyjeżdża na turniej czterech skoczni, no i najniżej był na 7 miejscu. Potem oczywiście przychodzi Sylwester, nowy rok w Gapa i tam zwykle już Kraft skacze znacznie gorzej. Natomiast dzisiaj, no co tu dużo mówić, bardzo ładne technicznie skoki, lądowane na najwyższym poziomie. No i ten Kraft zdobywa trzecie złoto mistrzostw świata, no więc on gdzieś doskakuje do Birgera Ruda, takiej postaci, która gdzieś historycznie była przez lata w komentarzach przywoływana. No a dzisiaj Kraft jest na poziomie tego słynnego Norwega, choć oczywiście tamten w Mistrzostwach Świata miał jeden konkurs, a nie dwa, zatem Austriak miał troszeczkę łatwiej. No i kolejna ciekawostka, tutaj cały czas utrzymuje się ten trend, że złoto Mistrzostw Świata zdobywają w Oberstdorfie tylko zawodnicy, którzy w cyklu Pucharu Świata w tym sezonie nie wygrywali konkursów. Mieliśmy Klinec, Lund był pań, mieliśmy Żyłę, teraz mamy Krafta. No dzisiaj konkurs, można mówić, że trochę loteryjny, ale wydaje się, panowie, że to zwycięstwo, no, nie podlega dyskusji, jest sprawiedliwe. Moim zdaniem jak najbardziej sprawiedliwe, bo zauważmy, że Stefan Kraft wygrał kwalifikacje, był dzisiaj najlepszy w serii próbnej, no i wygrał zawody, więc to nie ma mowy o jakimś przypadku, mimo tych trudnych, loteryjnych warunków. Ja bym raczej powiedział, że przypadkiem jest to, że nie zdobył medalu w konkursie na skoczni normalnej, bo tam też w kwalifikacjach był trzeci i trochę zawalił, miał trudne warunki. Pierwszy skok w konkursie na skoczni normalnej, tam był dopiero 10. Natomiast widać, że złapał teraz znakomitą formę i jutro też będzie, no, mocnym punktem drużyny austriackiej, bo i inni tutaj koledzy do niego doszlusowali. Ciekaw jestem, czy Austriacy, nie mam jeszcze tych informacji, wystawią jutro Jana Herla, czy wrócą do Michaela Heibecka na Ale drużynówkę. Heibeck chyba opuścił w ogóle Oberstdorf. Fettner został, tak się wydaje. Czyli jeszcze tak mają Fettnera tylko. Michał, czy to była wielka eksplozja radości Krafta?
Prawdę mówiąc, z mojej perspektywy wyglądało to jak coś, co się miało dokonać i się dokonało. Coś takiego, ta ekstaza oczywiście była, euforia, ale taka chwilowa. Wydaje mi się, że jemu spadł kamień z serca, że ten sezon uratował. To był sezon chyba najtrudniejszy w karierze Krafta dotychczas, bo pamiętamy o plecach, o małej liczbie skoków. On podobno dwa razy, i to jest nieoficjalna informacja, on podobno dwa razy przeszedł już koronawirusa, pierwszy raz wiosną. To jest taka informacja zupełnie zasłyszana gdzieś, niepotwierdzona. Natomiast faktycznie coraz rzadziej zdarza się, żeby zawodnik, Granerud chyba był taką postacią ewentualnie, ale kto jeszcze wygrał kwalifikację próbną, tam próbna to powiedzmy PAL 6, ale kwalifikacja, a potem konkurs. To się naprawdę rzadko zdarza już w dzisiejszych skokach, bo właściwie co seria to mamy 10-15, którzy mogą to zrobić, prawda? Bo się wszystko na takich dosłownie różnicach decyduje i to jest znamienne, ale jeżeli chodzi o Krafta jeszcze, to powiem ci, Mateusz, jak Kraft oddał ten swój drugi bardzo dobry skok, to przypomniała mi się nasza rozmowa z trzeciej serii, jak wykłócaliśmy się o to, ile mu gwiazdek dać przed Mistrzostwami Świata naszych faworytów i chylę kapelusza, faktycznie miałeś co do niego rację. Nie wiem, czym poparte, poza tym, że lubię Oberstdorf, ale wielki szacun. Mamy w ogóle w krótkim czasie taką drobną satysfakcję, dlatego że ty mówiłeś o Krafcie, który faktycznie tutaj wychapał sobie to złoto. Ja z kolei w listopadzie napisałem o Granerudzie jako o zawodniku, żeby na niego uważać. No to faktycznie pouważaliśmy. Coś tam jednak dobrego czasem powiemy, prawda? Tak, czasem, dobrze, że zaznaczyłeś czasem, natomiast ja odbijając piłeczkę powiem szczerze, że jak dzisiaj zobaczyłem twój materiał o Geigerze, notabene bardzo dobry w studiu, to tak sobie pomyślałem, o zrobił o Geigerze, mówi, że to jeden z faworytów, no a tymczasem ten Geiger absolutnie w treningach nie wyglądał tak mocno, że może zdobyć drugi medal Mistrzostw Świata, no ale tymczasem ja odnoszę wrażenie, że to jest gość o najmocniejszej psychice, on właściwie nie zawodzi, przychodzą zawody, daje 110% z siebie, no i właściwie Staszku, myślę, że możemy go nazywać wygranym numer 1-2 tego sezonu. No na pewno, on w Pucharze Świata jest daleko, gdzieś tam na 10 miejscu, ale w najważniejszych imprezach stał na podium, prawda? I w Planicy, w Mistrzostwach Świata w lotach, mistrzostwo, no i tutaj w Oberstdorfie, w tym swoim rodzinnym mieście, drugi i trzeci, także na pewno brawa dla Karla Geigera, znakomity występ. A bardzo mnie zastanawia, bo wiecie, tam dużo jest tych wolontariuszy. No można powiedzieć, że impreza masowa dla wolontariuszy, bo tam zdaje się, że setka to ich będzie lekko. No i zastanawiam się, Michał, czy dzisiaj się dało ich usłyszeć, jakieś ich cii przy skokach Geigera. Słuchajcie, gdybyśmy my tam we trzech, jak prowadzimy, czy we czterech w naszym stałym składzie prowadzimy trzecią serię i byśmy tam zrobili ci na trybunach, to bylibyśmy prawdopodobnie jakieś 10 razy głośniejsi od tych wszystkich wolontariuszy. No bo no oczywiście mają tu pewien entuzjazm w sobie, natomiast to CI absolutnie nie dorównuje temu, co my robimy na początek i koniec każdego programu. A swoją drogą... No tak. jeżeli Niemcy to jednak Geigera, inny temperament. Tak, oni tu są bardzo grzeczni, tacy ułożeni, wiecie, tutaj krówkę wydoić. Całkiem niedaleko naszego hotelu jest takie miejsce, gdzie krowy po prostu sobie żyją i można prosto z krówki mleczka się... Prawdę mówiąc, nie próbowałem, ale kolejki się ustawiają od czasu do czasu. Z takimi szklanymi butelkami wychodzą. Na pewno to są krowy Geigerów, bo rzeczywiście podzielam to, że w Oberstdorfie właściwie na każdym domu jest napisane Geiger. No wydaje się, że rzeczywiście ta familia Geigerów no tam dominuje. Zdaje się, że Oberstdorf ma 5 czy 6 tysięcy mieszkańców, no to z 3 tysiące to sami państwo Skrzypkowie, tłumacząc to nazwisko. Tak. Natomiast co? No mamy Geigera na podium. Robert Johansson, Staszku. Najlepsza nota drugiej serii. No skoczek, który niektórzy mówili, czy on się obroni, czy nie, no a tymczasem ma pierwszy w karierze indywidualny medal Mistrzostw Świata. Nie mieli Norwegowie Graneruda dzisiaj. No właściwie, kto by przypuszczał przed Mistrzostwami Świata, że Norwegia zdobędzie jeden indywidualny medal i nie zdobędzie go Granerud? Znaczy, oczywiście liczyliśmy na Graneruda, ja też go uważałem za zdecydowanego faworyta, także i w tym konkursie na dużej skoczni, dopóki się oczywiście nie okazało, że nie wystartuje. Natomiast Robert Johansson, dzisiaj był konkurs przy mocno sprzyjających przednich wiatrach. Wiemy, jak Johansson, a także w ogóle Norwegowie lubią skakać w takich warunkach. Mnie bardziej zaskakuje, że Forfang, który wczoraj był drugi w kwalifikacjach,
Dzisiaj nie zmieścił się w czołowej dziesiątce, tak? Był dopiero 13. Spodziewałem się, że włączy się tutaj do walki o czołowe lokaty. Tak. A wiesz, ja myślałem, że nie, bo wczoraj on jako jedyny miał właśnie sprzyjające tak, warunki. No dokładnie, a dzisiaj spodziewałem się więcej troszkę po jego skokach. A ja myślałem, szczerze mówiąc, że nawet może być niżej niż 13. Natomiast no jutro będzie taki na pewno moment prawdy dla Forfanga. Robert Johansson, on zdaje się, Michał, miał taki lekki zatarg z ekipą TVP. Tam widzieliśmy takie nagranie w meldunku, że chyba do Jacka Kordela bądź do Przemka Sroki tam pokazał, że nie można go nagrywać na skoczni. Ja myślę, że Przemek i Jacek tutaj generalnie będą chodzili w kominiarkach już niedługo, bo po Grany Rudzie, który został napastowany przez nasze kamery, oczywiście żartuje, no bo to absurd kompletny. Teraz Johanssona dopieścili obiektywem, ale wrócę trochę do wypowiedzi Stanisława. Otóż czy to był konkurs przy przednich wiatrach? Pewnie trochę tak, szczególnie końcówka drugiej serii się tak ułożyła, że mogliśmy mówić, ja przynajmniej odniosłem takie wrażenie, że mogliśmy powiedzieć o tym, że faktycznie końcówka drugiej serii nie przeszkodziła nam w tym wieku. Halo? Halo, prosimy, mów. Jestem, tylko że tutaj jest ciężko naprawdę z internetem. Przepraszam jeszcze raz. Natomiast Dawid Kubacki powie... Dwa razy siadał na belce w pierwszej serii, po prostu widział, że ten śnieg się do tyłu, więc no nie było szans, żeby skoczył. Ten wiatr kręcił dzisiaj niemiłosiernie. No wczoraj w kwalifikacjach też było tak, że do pewnego momentu mieliśmy wiatr w plecy, potem się wróciło, potem uspokoiło. To nie były równe warunki dzisiaj w Oberstdorfie, ani pod kątem śniegu, ani pod kątem wiatru. Ale oczywiście część zawodników miała lufę pod narty i dzięki temu obejrzeliśmy w miarę fajną końcówkę tej drugiej serii. No dobrze, ja Michał proponuję, żebyś tam się przeklikał na jakieś Wi-Fi Geiger, bo podejrzewam, że coś takiego musi się na komputerze pojawiać. Hasło Karl Geiger Weltmeister 2020. Tak bym próbował hakować tam konto. Myślę, że tak, panowie. Ja nie będę tutaj już dłużej z wami siedział, choć bardzo bym chciał, ale jest to męczarnia, bo słyszę czasami co drugie wasze słowo. No niestety, mają mistrza świata, inwestowali tyle lat w skoki, nie inwestowali w internet. Coś za coś. No dobrze, to na koniec twoja trójka na jutro w konkursie drużynowym. Z miejscami? Z miejscami, no a jak? Austria? Österreich? Norwegia? No a my w brązie z Niemcami. No dobrze, to tym, myślę, optymistycznym akcentem dziękujemy. To był Michał Chmielewski. Trzymajcie się. Ci. No dobrze, to zobaczmy sobie, Staszku, mamy przygotowaną taką planszę. Jak to by było, gdyby dzisiaj odbyły się zawody drużynowe? Próbowaliśmy taką symulację. To z dzisiejszych wyników? Z dzisiejszych wyników. A z jak tym, Bora Pawlowczycza potraktowaliśmy? Dwa razy z pierwszej serii. Dwa razy tą notę z pierwszej serii, gdzie on miał dyskwalifikację. No nie wygląda to dla nas najlepiej, bo jesteśmy tutaj za podium z minimalną przewagą nad Niemcami, prawda? No tak, i ta strata do podium no to jest 24 punkty z małym okładem. No zatem co tu dużo mówić, jutro to będzie naprawdę trudna walka. I wiesz, i tak naprawdę no, też przewaga Austrii i Norwegii to jest kolejna sprawa. No, wydaje się, że te dwie ekipy chyba są jednak krok albo i dwa przed resztą. No na dzisiaj tak to wygląda, na szczęście jutro będą nowe warunki, nowy dzień. Nowe rozdanie i to może się potoczyć zupełnie inaczej. Pamiętamy, co było przed Pucharem Świata w Zakopanem, prawda? Tym styczniowym, gdzie był konkurs drużynowy i wydawało się, że no nie ma siły, żeby Polacy go nie wygrali, a Austriaków to właściwie nikt tam poważnie nie traktował, bo oni tam dzień wcześniej w tych kwalifikacjach nie błyszczeli. I tymczasem to okazało się, że właśnie Austriacy ten konkurs wygrali. Bez Krafta. I to skacząc bez Krafta, dokładnie. Także tak. Może być różnie, tutaj nikogo bym nie skreślał. Liczę na ciekawe, wyrównane zawody. No i że to wszystko rozstrzygnie się w ostatniej serii. No bo tak, bo mamy Austriaków, gdzie tak, Kraft będzie na pewno mocny, to myślę, że spokojnie. Daniel Huber w drużynówkach raczej nie zawodzi, no nie spodziewałbym się jego słabszych skoków. Podobnie Filip Aschenwald. Filip Aschenwald to samo. No tam języczkiem będzie ten czwarty, prawda? Czyli Jan Herl jednak najprawdopodobniej, no też bo dzisiaj tak był dziesiąty, świetny drugi skok, 136,5 metra. Więc raczej dał podstawy trenerowi Andreasowi Witchelslowi, aby go do składu wstawić. No, kosztem Manuela Fettnera czy Heibecka, który jak mówisz już wyjechał. Także Austriacy na pewno będą mocni. Ale czy jutro powtórzą tak dobre skoki jak dzisiaj? No poza Kraftem, który widać jest regularny i jest w dobrej formie.
Nie możemy tego zagwarantować. Ja się zastanawiam, czy tu nie zadziała taki sam efekt, jak zadziałał w przypadku Austriaków w Zakopanem. Nie mieli lidera, nie mieli Krafta i każdy czuł, że musi zrobić 110%. Czy taki efekt nie zadziała u Norwegów? Bo nie ma Graneruda, czyli oni jakby wiedzą, jesteśmy w trudniejszej sytuacji. Wskakuje za niego Forfang, no, który co tu dużo mówić, nawet nie ma co porównywać jego zdobyczy w Pucharze Świata do Graneruda w tym sezonie. No ale tak, Lindvik dzisiaj naprawdę dobry drugi skok. Do tego oczywiście Johansson, który myślę będzie w tej grupie liderów. No i trzeci z Norwegów, Daniel André Tande, który też tutaj jednak niżej pewnego takiego dobrego poziomu nie schodzi. Zatem no, zapowiada nam się walka tych drużyn o miejsce pierwsze. No a co zresztą? Niemcy u siebie, wydaje się, że Horngacher na swoim czempionacie, jego drużyna, no to no, na nich będzie trzeba bardzo uważać. Tak, ja też jestem ciekaw, kto będzie tym czwartym skoczkiem w drużynie niemieckiej, prawda? No bo tam pozycja Eisenbichlera, Geigera jest niezagrożona. Wydaje się, że tym trzecim jest pewniakiem jest Paszke, który też skacze regularnie. Tak. No i teraz na kogo czwartego zdecyduje się Horngacher? Czy to będzie doświadczony Severin Freund, czy ktoś z tych młodych, Schmidt albo Hamann? No bo Schmidt takie ma możliwości wyboru. Bez szans, ale... Schmidt raczej bez szans, bo tutaj odpadł już jakby wcześniej w tej rywalizacji, ale Hamann czy Freund? Wiesz, na kogo dzisiaj, byś postawił? Dzisiaj Freund był Freund wyżej, no ale tylko wyżej... od wielokaty, prawda? Czyli to minimalnie. Ale uważam, że dobrze skoczył w serii próbnej, że na Freunda postawi. Tak, tak bym zakładał, natomiast zobaczymy jutro. No, na pewno tym najsłabszym w niemieckiej ekipie powinien być właśnie albo Freund, albo Paszke. To trochę sytuacja jak u nas. Dwóch bardzo mocnych i dwóch nieco słabszych. I w gronie tych nieco słabszych były mistrz świata Kamil Stoch u nas z 2013, no, a Severin Freund z 2015 roku. Ale do tego Słowenia. Oni też będą się bili o medal. Ja w Kamila cały czas wierzę, że będzie tym trzecim dobrym w naszej ekipie. Ja też tak wierzę. Nie chciałem, żeby tak to zabrzmiało. Natomiast no, na ten moment Słoweńcy patrząc na te zawody. Tutaj skaczą. Zakładając, że Bor Pawlowczycz jutro, prawda, będzie miał ten komin. No właściwie on dzisiaj miał narty za długie w stosunku do wagi, prawda, do tego współczynnika. To jest ten sam przypadek, co Andrzeja Stękały w Zakopanem. Także liczę, że tam jutro albo zje jakiegoś schabowego jednego więcej, no bo raczej nart nie będą mu piłować, bo by straciły wtedy swoje aerodynamiczne własności. Natomiast coś tam nakarmią go, żeby więcej zjadł, żeby było wszystko w porządku. Więc Słoweńcy też na pewno będą groźni. Zresztą jak ta grafika pokazała, tam plasowała Słoweńców na miejscu trzecim, prawda? Ja jestem nawet lekko tym zaskoczony, że to tak wyszło, że oni będą na miejscu trzecim. Bardzo dobrze skacze Cene Preutz. Dla mnie to jest naprawdę jeden... bracia Prewcowie skaczą tutaj bardzo jeden dobrze. Jeden z wygranych... tych mistrzostw świata. Tak naprawdę może się okazać, że Bor Pawlowczyc, który tu przyjeżdżał, miał być jednym z kandydatów do medali, będzie ich zawodnikiem numer 4, co pokazuje, jaki jest potencjał tej drużyny. Też bardzo duży. Tak, bardzo dobry sezon dla Niszka. On tutaj był trzeci i piąty w konkursach indywidualnych. No widać, że dzielnie sobie radzi z tą pozycją lidera w słoweńskiej kadrze, co do niedawna było jeszcze nie do pomyślenia, prawda, że tym liderem będzie właśnie Andrzej Laniszek. Także no, na pewno bardzo mocny zespół i trzeba na nich będzie uważać. No i zamykając ten wątek klasyfikacji, Japonia szósta w tym zestawieniu, coś się jutro może zmienić? Znaczy zależy na ile tam Rioju się potłukł w czasie tego upadku, prawda? Bo to oczywiście wiadomo, adrenalina, nerwy, emocje, zaraz po skoku wstało, trzepał się, pokazał się, że nic się nie stało, no ale tam po przyjściu do hotelu, jak minie godzina, dwie, jak tam te siniaki zaczną wychodzić, to myślę, że jakieś tam jednak dolegliwości pewne mogą się ujawnić. Co może wpłynąć na jego jutrzejszą dyspozycję. Junshiro nie skacze jakoś rewelacyjnie. No a Keiichi i Yuki Asato, nie wiem, czy sami udźwigną, prawda, rangę konkursu drużynowego, no bo dwóch dobrych zawodników to za mało. Wszystko zależy od tego, w jakiej dyspozycji będzie Ryoyu po dzisiejszym upadku. No tak, z drużyna Sato razy dwa i Kobayashi tak. razy dwa, tak to się przekłada, choć tylko jedna z tych dwójek to bracia. Mamy dla was rozmowę z Piotrem Żyłą. Warto na pewno wysłuchać czwartego zawodnika konkursu. Prosimy. Piotrze, każdego dnia nie można zostawać mistrzem świata, każdego dnia nie można zdobywać medalu, ale walka, szapoba. Umordowany jesteś strasznie, widzę. Ojej, no tak, po skoku tak jak nie było tego medalu, to tak mi siadło. Mocno, tak, mocno nakręcony byłeś na ten medal. Byłem, no na tym drugim skoku już. Pierwszym zepsuł chyba, no bo tak, pierwszy mogłem się lepiej nakręcić. Bo nie oddało mi tak, bym chciał, tam trochę zostałem z rotacją, ale i tak, no jestem zadowolony z dzisiejszej walki, bo drugi poszedłem full zwroty i wygrałem ponoć zegarek. Koledzy dziennikarze mówili, że po tym drugim skoku koledzy z reprezentacji no, cię poklepywali, pocieszali, bo ty przez moment no, bez życia byłeś. No,
spadło ze mnie wszystko, jak skoczyłem. Skoczyłem i jeszcze tak, no miałem tam nadzieję, bo to był naprawdę dobry skok. Miałem nadzieję, że ten brązowy, no można będzie tego wypolerować tak fajnie i ten. Ale później jak byłem czwarty, to takie miałem niefajne odczucie. No wiem, że czwarty jest dobre, bo czwarty jest naprawdę bardzo dobre miejsce. Wiem, że walczyłem ile mogłem. Ale nie wiem, tak jakoś się czułem, że przegrałem, a zrobiłem ile mogłem. O. Słuchaj Piotrek, a może, bo ty mówiłeś, że w pierwszym skoku tam trochę energii zabrakło, to może ta sytuacja z Kobayashim, tam czekałeś 2 minuty na oddanie skoku, to też może miało wpływ? A to takie, to nie jest ważne tak naprawdę, to nie jest istotne, no to tak jest. Ja tak jak mam taki fajny do skakania, to mi to tam nie przeszkadza. Jak jest zielone, to w drugiej serii nawet nie wiem, czy mi do domach, no bo widzę tylko, że zielone i jadę. Fajnie, co będę czekał tam na ten. Niech się dzieje wola nieba. A jak zielone, to zanim by go zobaczył, zanim bym usłyszał, to ja już byłem w połowie rozbiegu. No i tak. A fajnie, ale mi się podobał ten drugi skok, naprawdę to tak. Fajny, no i to bałwanek. Zrobiliśmy sobie taki. Tak, jest zima, fajnego bałwanka zrobiliśmy. Tak, jest zima, musi być bałwanek. No. Słuchaj, a jeśli idzie o te tory najazdowe, czułeś, że tam narty gdzieś trzyma przy tym padającym śniegu, czy nie odczuwałeś jakiejś wielkiej różnicy? Nie, to jest ja tam. Tak jak ci mówię, no do mnie mało elementów zewnętrznych docierało. Jakby mnie złapało, no to bym pewnie poczuł, ale nie, no miałem. Miałem klapki jak ten koni i tylko, no wczoraj był plan, także plan był jasny, nie? No jasny, jasny. Plan był zrealizowany, także, a piwa się dziś nie można napić, trzeba frugo się napić, bo jeszcze jutro walczymy jeszcze, także jeszcze jutro się trzeba wziąć. No właśnie, jak zrobić jakiegoś Eisenbichlera tu ci trzeba, żeby jeszcze tak cię podpompował. A, spokojnie, ja zaraz pójdę jeszcze na doping. Teraz pójdę jeszcze na doping, co tam, no chwilę sobie odpocznę. No i resztę trzeba się szykować na jutro, no bo jeszcze te mistrzostwa są, jeszcze są jeden dość istotny konkurs dla nas, także drużyna, no jak to full gas. Czekamy na full gas jutro, Piotrek, sporo energii, życzę. Dziękuję. No, to był Piotr Żyła. Wy natomiast pytacie na czacie, konkretnie Igor Krzywiak. Panowie, można wam zadawać pytania i czy realizator będzie je wyświetlać? Staszku. Znaczy, oczywiście, że można zadawać. Nie wiadomo tylko, czy odpowiemy. Temu ma służyć ten program. No, zależy, o co będą pytali nasi widzowie. No to zależnie od tego odpowiemy. No tak. Oczywiście zachęcamy was, już mówiąc całkowicie serio, do zadawania pytań. No oczywiście tutaj kibice piszą: Piotruś, walczyłeś pięknie, noty i kosmiczne przeliczniki zrobiły swoje, no ale cóż, takie już te współczesne. Tak, ale Piotr Żyła, tak jak widzieliśmy w tej wypowiedzi, prawda, rzeczowy, konkretny, no zupełnie jak nie on, ale jednak trochę rozczarowany tym czwartym miejscem, bo widać, że walczył, że dał z siebie wszystko i liczył na medal w tych dzisiejszych zawodach. Ale cieszy mnie ta zapowiedź bardzo ascetycznego wieczoru Piotra Żyły, że jednak ta pełna koncentracja na jutro będzie, no bo też wydaje się, że ta jutrzejsza drużynówka będzie dla nas takim wyznacznikiem. No na pewno te mistrzostwa są już udane, ale tak naprawdę te nasze nastroje jednak mogą się jutro nieco zmienić, no bo złoto Piotra Żyły to jest wielki sukces. Wyjeżdżamy ze złotem. Pewnie gdyby ktoś powiedział, że zdobędziemy jeden medal, zakładając, chociaż ja wierzę jutro w medal drużyny, jedno złoto na tych mistrzostwach, to byśmy to przyjęli. Okej, to jest dobry występ, natomiast jutro możemy go uczynić bardzo dobrym. Tak, no to jest podobna sytuacja jak u kolarzy, prawda, w peletonie kolarskim. Jak w danej grupie kolarskim ktoś wygra jakiś wyścig, no to można powiedzieć, że sezon już mają rozliczony, no bo już ten jeden wyścig został wygrany. Tak samo w przypadku tych mistrzostw i polskich reprezentantów, no ten złoty medal Piotra Żyły powoduje, że te medale w sumie dla nas, nie można powiedzieć, znaczy te mistrzostwa, że nie są dla nas nieudane, prawda? Mamy złoty medal Piotra Żyły. Oczywiście chcielibyśmy jeszcze tego drugiego medalu jutro w konkursie drużynowym, no bo ten konkurs, medal w konkursie drużynowym ma taki dodatkowy walor, dodatkowy smaczek, prawda? Bo to nie jeden zawodnik już, tylko cała drużyna na to pracuje. Także
No oczywiście będziemy naszym kibicować i z wiarą będziemy ten jutrzejszy konkurs oglądać, z wiarą i z nadzieją, że ten medal będzie. Daniel Szewczyk pyta, kto dojechał na jednej narcie w Mistrzostwach Świata 2013? No odpowiedź to Manuel Fettner, to ten Austriak wówczas miał taki swój moment chwały, no bo jego zespół sięgnął po złoto, a tego złota by nie było, gdyby on upadł, a pamiętamy, że potrafił znakomicie balansować. Kolejne pytanie, Karol Ożarowski, czy uważacie, że Pertile mógł pomóc w zorganizowaniu weekendu PS we Włoszech, w Predazzo, czy raczej nie było szans od początku? Skoro w ogóle nie było takiego tematu, to sądzę, że nie było na to szans. Ja myślę, że pozycja Sandro Pertile we Włoszech nie jest jakoś tak duża, że on nagle zgromadziłby środki finansowe potrzebne do organizacji takich zawodów. Po prostu skoki są zbyt mało popularne. Ja myślę, że pozycja Sandro Pertile we Włoszech jest adekwatna do pozycji skoków narciarskich we Włoszech, prawda? To jakiś zupełnie niszowy sport uprawiany tylko przez kilku szaleńców. No cóż, co się dzieje z Johanem z Francji? To pewnie chodzi o Jonathana Leroyda. On w tym sezonie ze względów zdrowotnych zawiesił karierę, ale ma wrócić. Czy Granerud wystąpi w pierwszych konkursach w Planicy? Miłosz Chwał zadaje takie pytanie. No nie mamy jeszcze takiej wiedzy. Zależy, jak ten koronawirus się rozwinie. Na razie według z tych informacji z obozu norweskiego wygląda, że jest coraz gorzej, prawda? Że po tym początkowym stadium, kiedy to były jakieś takie wstępne objawy, dzisiaj Halvor czuł się nie najlepiej, no ale do tych konkursów w Planicy jeszcze sporo czasu, prawda? Ponad 2 tygodnie, więc chcielibyśmy, żeby wyzdrowiał i żeby mógł na koniec sezonu jeszcze w tej Planicy wystartować. To też w ogóle, no, jeśli on miałby 2 tygodnie zostać w Oberstdorfie, no to też jest to sytuacja na pewno trudna dla niego, żeby tam przechodzić izolację. To co z Rower? Czy będą konkursy za tydzień? No nie będzie konkursów za tydzień. No nie będzie Rower, ale będzie bardzo ciekawy, myślę, Puchar Kontynentalny w Zakopanem. Także zapraszam serdecznie i na transmisję w TVP Sport i kto będzie tam w okolicy, żeby podszedł pod skocznię. 13 i 14 marca, 2 konkursy, w których myślę, że poza tą trójką naszych muszkieterów powinniśmy zobaczyć całą resztę naszej kadry. Walczącą o to, żeby pojechać na finał Pucharu Świata do Planicy. No dokładnie. No dobrze. Wojtek Jumping. Czy uważacie, że Niemcy mogli zrobić dodatkowy konkurs Pucharu Świata? Ja uważam, że nie mogli, bo już zrobili dodatkowy weekend w Klingenthal, tam się wykosztowali, a jeżeli pieniądze spraw transmisyjnych za dodatkowy weekend to 60%, a nie 100%, no to nic dziwnego, że wielu chętnych do organizacji takich zawodów nie ma. Tak, no początkowo nawet była koncepcja zorganizowania tych konkursów w Polsce, nawet mini turnieju, prawda, Szczyrk, Wisła, Zakopane, ale też ostatecznie ta koncepcja bardzo szybko upadła. No cóż, pytanie specyficznie sformułowane, czy Noriaki Kasai jest w stanie skakać do śmierci? Ostatnio gdzieś był trzeci na zawodach jakichś wewnątrz japońskich. Więc no, życzymy mu jak najlepiej, dopóki ma zdrowie i ma ochotę, niech skacze. A Staszku, jak ty byś na jutro złożył polską drużynę? Jaka czwórka, jaka kolejność? No bo czwórka wiemy, kto skoczy, ale w jakiej kolejności? Mimo wszystko dałbym Piotra Żyłę w pierwszej grupie, dlatego że on bardzo często otwierał te konkursy drużynowe i dobrze to robił, a teraz jest tutaj na tych mistrzostwach takim liderem naszej kadry, więc dobry początek by się nam przydał. Na drugiej zmianie dałbym Andrzeja Stękałę, żeby no, ta strata, żeby w sumie się to jakoś zrekompensowało, prawda? Liczy to, co Piotrek nadrobi i Andrzej w tej obecnej swojej dyspozycji trochę straci, żebyśmy tam się kręcili cały czas w czołówce. No a później Kamil Stoch i kończył Dawid Kubacki. Liczę na dobre skoki Kamila Stocha, a Dawid też jest w dobrej formie i liczę, że jutro w konkursie drużynowym nie zawiedzie. No i ostatnie pytanie. Specjalizacja internistyczna Telmet 2020. To ci, co do ciebie dzwonili podobno przed programem, pytają, czy Granerud po COVID-zie się wypali? No ale to wy jesteście ze specjalizacji internistycznej. To nas pytacie? Różnie bywa, prawda? Niektórzy po COVID-zie wracają w dobrej formie. No choćby Stefan Kraft, prawda? Który przechorował koronawirusa jeszcze jesienią. No a niektórzy te objawy jednak są tam dłuższe, prawda? I bardziej osłabiają organizm. Trudno powiedzieć, jak to będzie w przypadku Graneruda. No i tutaj piszą kibice, że już jest kolejność. Żyła, Stękała, Stoch, Kubacki, czyli zdaje się tak, jak wymieniłeś. No jednak widać, że masz te predyspozycje, żeby kadrę jeszcze przejąć. No i ktoś tu pyta, Wojtek Jumping, dlaczego Kubacki w czwartej grupie, skoro Piotrek był najlepszym z Polaków? No to jest zagranie taktyczne, prawda? Tak samo jest w sztafetach, na przykład w sztafecie biatlonowej na ostatnich Mistrzostwach Świata. Też nasz trener wystawił najsłabszą, najbardziej niedoświadczoną, najmłodszą zawodniczkę na czwartej zmianie,
żeby broniła tego, co wywalczą starsze, bardziej doświadczone koleżanki wcześniej. No to jest taktyka. No, od tego jest trener, żeby zespół ustawił. I nasz trener, z tego co mówisz, zgodził się jakby też z moimi poglądami, żeby tego najmocniejszego dać na otwarcie, licząc na to, że Stoch i Kubacki też będą mocni, prawda? Ja uważam, że Żyła też ma wielkie doświadczenie w zaczynaniu drużyny. Zwykle te skoki w pierwszej grupie mu wychodziły. Uważam, że tak też się zadzieje jutro. No i też uważam, że Dawid Kubacki jest wciąż zawodnikiem krążącym wokół tej swojej najwyższej dyspozycji. I mam wielką nadzieję, że w końcu mu wszystko wyjdzie. Bo też inaczej mógłby się dzisiaj potoczyć zawody, gdyby on w pierwszym skoku miał prędkość kilometr wyższą. No kto wie, może wtedy byłby na przykład drugi po pierwszej serii. Tylko za Kraftem. I wówczas to wszystko wyglądałoby inaczej. No tak, tego się już nie dowiemy. Dodajmy Mateuszu i oby nie padało i wiatr był jutro naszym sprzymierzeńcem. Tak, na to bardzo liczymy. No cóż, Staszku, dziękuję ci. Tak, to ja jeszcze tylko wiesz co dodam, bo tak chciałbym koniecznie jeszcze proszę podkreślić, bardzo, że w tym dzisiejszym konkursie zwrócić uwagę na 29. miejsce Witalija Kaliniczenki. No, właśnie, a tu też były pytania, jak oceniamy jego dobry występ. Dobry występ, bardzo dobry występ. Oddał dwa dobre skoki, miał dobre warunki, ale potrafił je wykorzystać. Zawodnik, który nie był w 30 w zawodach Pucharu Świata, tutaj mieści się w drugiej serii, jest 29. Cieszy mnie też 45. miejsce Andreja Feldorana, reprezentanta Rumunii, no bo zawsze jakoś tak od dziecka kibicowałem tym słabszym nacjom w skokach narciarskich, więc cieszę kiedyś się tak, ich że ich tutaj z tych ich osiągnięć. Tak, tak. No to też trochę taki kasus może Kevina Malcewa, który jak teraz gdzieś się pojawia w Pucharze Świata, to komentator mówi 30. zawodnik Mistrzostw Świata w Zefeld na skoczni normalnej. No i cóż, Kaliniczence pozostaje życzyć, żebyśmy tak nie musieli mówić, żeby punktował częściej w Pucharze Świata, choć wiemy, że o to łatwo nie będzie. Za chwilę kolejna część, takie ogłoszenia parafialne, które sobie zrobimy z Pawłem Baranem. Stanisław Snopek uczestniczył bardzo w części pierwszej. Dziękujemy jak dziękuję, zwykle. Do usłyszenia, wielka, do zobaczenia. Wielka klasa i przyjemność, a dla was specjalny materiał, no bo dzisiaj mija 10 lat od takiego wyjątkowego nagrania w naszych skokach. W górze jest już Adam Małysz, oczekiwanie wielkie. Królu Holmenkollen, przypomnij sobie najlepsze loty, te fantastyczne 5 zwycięstw, 4 zwycięstwa na Mistrzostwach Świata. Adam Małysz po medal, po radość dla Polaków dzisiaj, wszystkich daleko, jest pięknie, jest medal. Teraz mogę oficjalnie powiedzieć, że to były moje ostatnie Mistrzostwa Świata. Ta moja kariera była tak bogata i tak bujna, że ja z wielką świadomością podjąłem tę decyzję i myślę, że też dlatego, że zawsze moim marzeniem było, żeby zakończyć wtedy, jak będę w formie. Już nie będzie Adama Małysza na następnych Mistrzostwach Świata. Pożegnanie Adama z Mistrzostwami Świata. 6 medali, 4 złote, 1 srebrny, 1 brązowy, tu zdobyty jeszcze kilkanaście lat startów. Fenomen sportowy, powtarzalność sukcesów przez lata, przez dekadę, a przecież pierwsze zwycięstwo w Holmenkollen odniósł tu na tej skoczni jako 18-latek i było to przecież 15 lat temu. Coś niewiarygodnego. Co tydzień siadaliśmy jak do telenoweli, żeby właśnie oglądać tę rywalizację. Fenomen socjologiczny. Ile rzeczy można było mu przypisać podczas tej kariery, że można w życiu wygrać ewidentnie bez układów, że jest człowiekiem rzetelnym, solidnym, posłańcem wielkich wiadomości, wielkiej nadziei. Zaczynał jako idol kryzysowy, który miał nas prowadzić jako ambasador wspaniałego skoku cywilizacyjnego do Europy. Fenomen społeczny, przecież my dzięki tym transmisjom żyliśmy życiem zastępczym. Był powodem ogromnej zbiorowej radości. Dał nam wiele, bardzo wiele. Mam nadzieję, że z tych młodych chłopaków, którzy dzisiaj mają aspiracje, którzy oglądali Adama, tak jak na całym świecie, jak mistrz świata Gregor Schlierenzauer, który powiedział, że Adam go natchnął, że uwierzą, że nie zmarnujemy tego fenomenu, jaki się stworzył przy oglądaniu skoków, tego fenomenu popularności. W
14,5 miliona rekordowa telewizyjna widownia, kiedy zdobywał srebrny medal w Salt Lake City. 13 przeszło milionów, Puchar Świata w Zakopanem to jego ostatnie zwycięstwo. I ta wielka radość nas, ludzi, którzy go oglądaliśmy, państwo przed ekranami krzycząc, skacząc, ja także krzycząc, skacząc, po prostu było pięknie i coś się niewątpliwie zamknęło, ale miejmy nadzieję, że w sporcie będzie jakaś próba kontynuacji. Małyszo Manni już nie będzie nigdy, natomiast ważne, żeby były sukcesy sportowe i żeby coś po Adamie trwałego, bardzo trwałego zostało. Dziękujemy Ci bardzo, Adam. Dziękuję Państwu. Do usłyszenia. Nikt nigdy w historii Polski nie zrobił tak wiele dla popularyzacji słowa laudacja jak Włodzimierz Szaranowicz. Wielkie, wybitne nagranie. Dzisiaj mija 10 lat od chwil, gdy Włodzimierz Szaranowicz wygłosił te słowa na antenie. To był konkurs drużynowy Mistrzostw Świata w Oslo. Piękne komentarze z waszej strony. Czekamy na więcej, a w naszym studiu Paweł Baran, człowiek, który też jest entuzjastą tego nagrania. Dokładnie tak, to jest coś, co nawet Mateusz może potwierdzić, kiedy przepinaliśmy tutaj mikrofon, to nawet z głowy recytowałem słowa pana Włodzimierza Szaranowicza, bo to jest niewątpliwie jeden z najważniejszych, o ile nie najważniejszy komentarz w historii polskiego sportu. Nawet sam Adam Małysz w 2019 roku w Planicy, ty byłeś wtedy nawet w studiu z Jakubem Kotem i Adamem Małyszem. Sam Adam Małysz wtedy powiedział, że kiedy słyszał te słowa po latach, kiedy oglądał to w domu, to po prostu płakał, bo nic dziwnego, że takie wzruszenie wielkie pojawiło się u Włodzimierza Szaranowicza. Bo to było bez wątpienia ogromne przeżycie, głównie dlatego, że wtedy, kiedy Adam Małysz skakał, nie mieliśmy tak wielkich sukcesów sportowych, jeżeli chodzi nawet o inne dyscypliny, ale też trudno było szukać kilku wtedy dobrych zawodników, którzy w pewien sposób by to pociągnęli. Dobrze wiemy, przekazanie symboliczne pałeczki, które miało dwukrotnie miejsce w Zakopanem, a później w Planicy. Ale byliśmy pełni obaw, czy Kamil Stoch udźwignie ten ciężar Małyszomanii, czy będziemy mieli Stochomanię i jak się okazuje słowa prorocze. Miejmy nadzieję, że w sporcie będzie jakaś próba kontynuacji i była, i to niesamowita, no bo Polacy po raz pierwszy wygrali konkurs drużynowy, po raz pierwszy zostaliśmy mistrzami świata drużynowo. Kamil Stoch przecież zdobył 3 złote medale, dwukrotnie w Soczi, raz w Pjongczangu, więc ten komentarz był pełen obaw, pełen takiego bólu, że coś się kończy, pełen wzruszenia, ponieważ pan Włodzimierz wiele przeżył, ale też pełen takiego strachu, że coś może po tym Adamie zostać, że tak powiem, zaprzepaszczone, ale w ogóle coś takiego nie miało miejsca i coś, co jeszcze bardzo też tak zapada w pamięci, to to, że żyliśmy życiem zastępczym. Tak porównałem sobie to dzisiaj te słowa z... Ty bardziej się chyba piłką, tak powiem, interesujesz niż ja. Dawid Luiz 2014 rok. Widzę, że mnie tutaj już wzbraniasz. Dawid Luiz 2014 rok. Nie, jestem ciekaw, co powiesz. Dawid Luiz 2014 rok płaczący do kamery po przegranym meczu z Niemcami, bo ponieważ on powiedział wtedy, że chciałby dać tym Brazylijczykom, którzy żyją... 1-7. Tak jest. Którzy żyją niekiedy w złych warunkach, w bólu, w cierpieniu. Chciał dać im troszkę tej radości, tego życia zastępczego, którym sport poniekąd jest. Wiesz, dla mnie w tych wielkich słowach, w tej fantastycznej laudacji bardzo ciekawe są trzy fakty. Uważam, że znakomite jest to nawiązanie do czasów początku Małyszomanii, ten przełom wieków. Kończą się lata 90, kończy się poniekąd okres transformacji w naszym kraju, o który wiemy, no, wiąże się z tym, no, że pojawia się jakaś kombinatoryka, ludzie muszą się przestawiać, no bo to już nie jest ustrój PRL-u i tak dalej. No i tutaj mamy Małysza jako ambasadora wspaniałego skoku cywilizacyjnego do Europy. No bo wiemy, że inaczej jednak zupełnie wyglądała Polska 2001, a Polska 2011. To, że o Małyszu się mówi tutaj, że w życiu można wygrać ewidentnie bez układów. To jest też moim zdaniem takie nawiązanie do tej naszej polskiej rzeczywistości, szczególnie końca lat 90., gdzie często, żeby coś załatwić, to należało coś dać. Tak to ujmijmy, że jest człowiekiem rzetelnym, solidnym, posłańcem wielkich wiadomości, wielkiej nadziei. No, znasz na pamięć, mógłbyś właściwie kontynuować. Ale...
Ale jeżeli tak mówimy o tym, mogę ci tylko tak, wejść tak, w słowo. Proszę. Mówisz, że to jest, że można w życiu wejść w, osiągnąć wszystko ewidentnie bez układów. To ja to porównam jeszcze z innym sportowcem, który też bez układów czuję, osiągnął Robert swoje Kubica. Sukcesy. Dokładnie, Robert Kubica, bo teraz tak tylko nawiążę krótko do Formuły 1. Często jest tak, że zawodnik musi przynieść ze sobą spory budżet, aby to miejsce w Formule 1 otrzymać, a Robert Kubica, dobrze wiemy, te wszystkie swoje sukcesy i pozycje w Formule 1 zawdzięczał tylko swoim osiągnięciom, a nie temu, że miał bogatego tatę, bogatego sponsora, który był w stanie wykupić mu to miejsce. I to samo było w przypadku Adama Małysza, który też dobrze wiemy, że wtedy, kiedy Adam Małysz zaczynał osiągać wielkie sukcesy, skoki narciarskie nie miały tak wielkiego dofinansowania z różnych miejsc, jak to jest teraz. Ze spółek Skarbu Państwa, też PZN nie wydawał tak wiele pieniędzy na skoki, więc to się bardzo, to bardzo przez te wszystkie lata zmieniało. No i też jaka tam się pojawia postać? No, pojawia się Gregor Schlierenzauer. On jest namaszczany jako ten następca w sensie całych skoków narciarskich, no bo teoretycznie gdzieś tam wyżej, z tej perspektywy, z perspektywy 10 lat później, wydaje się, że Kamil Stoch powinien być może nawet trochę bardziej umiejscowiony w tej laudacji, no bo przecież Stoch stał się wspaniałym spadkobiercą sukcesów Adama Małysza. No ale perspektywa roku 2011, Gregor Schlierenzauer wygrywa masowo konkursy, goni Małysza w klasyfikacjach wszechczasów w Pucharze Świata i Gregor Schlierenzauer, skoczek będący absolutnie ulubieńcem Włodzimierza Szaranowicza. Ja miałem taką okazję porozmawiać z panem Włodzimierzem i on mówił, że rzeczywiście no miał niezwykłą sympatią, darzył właśnie młodego Austriaka. On lubił gdzieś nawet tą jego krnąbrność. To, że Schlierenzauer był człowiekiem, który nie ważył słów, który tak pięknie dążył do zwyciężania. No, pamiętamy komentarz w Whistler, moim zdaniem jeden z najlepszych w karierze pana Włodzimierza. Dlatego to ten Schlierenzauer pojawia się tam jako taki spadkobierca, jako człowiek, który ma kontynuować tą wielką spuściznę, jeżeli chodzi o skoki narciarskie Adama Małysza. No i jeszcze podanie tej widowni. 14,5 miliona, rekordowa widownia konkursu w Salt Lake City, 2002 rok, Igrzyska Olimpijskie. Gdzieś tam wydaje się, że to zostało w przyszłości pobite, ale tylko przez mecze Polaków, no, piłkarskie. No wiemy, piłką żyje cały kraj, każdy też jest ekspertem w tym sporcie w naszym kraju. No i no, wiąże się on z olbrzymią zawsze widownią, oglądalnością. Natomiast no, wydaje się, że Małysz dokonał rzeczy wielkiej, dlatego że jednak te transmisje właściwie cyklicznie oglądało cały czas po kilka milionów ludzi. Mecze piłkarskie, owszem, no są bardzo popularne, ale kadra jednak gra ich mniej w roku niż Małysz miał konkursów. No tutaj zgodzę się z tobą w 100% i nawet nawiążę do ostatniego wywiadu Michała Chmielewskiego z Adamem Małyszem, do którego obejrzenia was zachęcamy. Znajdziecie go na naszym kanale na YouTubie. Tam było pytanie od Sofii Enawi, czy Adam Małysz zdaje sobie świadomość z tego, jak wielu sportowców z innych dyscyplin zmotywował do tego, aby ciężko pracować, aby mobilizować się do wytężonej pracy i treningów, bo to przynosi efekty, więc warto spojrzeć na to, że sukcesy Adama Małysza mają przełożenie nie tylko na skoki narciarskie, ale również na inne dyscypliny, czego potwierdzeniem jest chociażby właśnie wspomniana Sofia Enawi. No, dzisiaj mamy Adama Małysza też na Mistrzostwach Świata, tyle że w roli dyrektora, koordynatora w Polskim Związku Narciarskim. Tutaj jeszcze obrazki z roku 2011, gdy Adam z brązowym medalem w Oslo, to był jego szósty medal Mistrzostw Świata, ostatni na tej imprezie. Pytacie jeszcze, widzę, o Mistrzostwa Świata też historycznie. Który konkurs bardziej loteryjny, jak się domyślam? Liberec 2009, Duża Skocznia, czy Oberstdorf 2021? Liberec 2009 na pewno miał dziwne rozstrzygnięcie, no bo wygrał Andreas Kittel przed Martinem Schmidtem, więc to w ogóle wydawało się niesamowite. Potem była tylko jedna seria. Tutaj gdyby jury zdecydowały się na odwołanie tego konkursu po pierwszej serii, albo gdyby za końcowe wzięto właśnie wyniki z tej pierwszej rundy, no to pewno byłby gdzieś ten pewien niedosyt, patrząc na to, że Piotr Żyła tracił tylko 3 punkty do Daniela Hubera. Trudno tutaj osądzać Sandro Pertile, Borka Sedlaka, ale uważam, że warunków
w tym przypadku nie mogli wybrać, próbowali zrobić wszystko, żeby ten konkurs był rozegrany w miarę sprawiedliwie, ale jeżeli spojrzymy sobie na to, co też zwróciliście uwagę z panem Stanisławem, te przerwy między skokami Piotra Żyły po upadku Ryu Kubajeszego, że nie było przedskoczka, no to akurat jest pewnego rodzaju niedociągnięcie. Nie, no dla mnie w ogóle porównanie, dzisiejszy konkurs miał znamiona loteryjnego, to na pewno, no byli pokrzywdzeni zawodnicy tacy jak Dawid Kubacki, częściowo Piotr Żyła. Natomiast no moim zdaniem nie ma to żadnego porównania do Liberca 2009. No, to już konkurs 12 lat temu. Ten przyjmujemy na gorąco. On się może dzisiaj wydawać jakoś tam niesprawiedliwy. Natomiast no nie ma porównania. 2009 rok przede wszystkim tylko jedna loteryjna seria. No, pamiętam, że wtedy już miałem dosyć tego Liberca, gdy oglądałem te zawody w telewizji. No bo po prostu... To była antyreklama skoków narciarskich i też te rozstrzygnięcia w jakimś tam stopniu, no tak jak mówiłeś, były bardziej loteryjne. Zaskakujące. Nawet pamiętam do dzisiaj świetnie Kittela zbiegającego w tym takim płaszczu przeciwdeszczowym ze szczytu skoczni, cieszącego się z tego faktu, że został mistrzem świata wtedy. Michał Filo Felix pyta, czemu nie jest już rozgrywany konkurs drużynowy na skoczni normalnej na Mistrzostwach Świata? No dlatego nie jest, że konkursem drużynowym na skoczni normalnej jest konkurs mixtów. W ten sposób FIS zastąpił tą rywalizację samych mężczyzn. A właśnie szkoda, że tego konkursu nie ma, no bo dobrze wiemy, że tutaj mamy obrazki z 2011 roku z Oslo. My tam zajęliśmy 4. miejsce na obiekcie normalnym. Niedużo zabrakło do tego, żeby ten brązowy medal był. Bodajże 13 albo 14 punktów do 3. miejsca, więc niedużo. Tak. Jeszcze wracając, no wiesz, tylko z drugiej strony, gdyby był ten konkurs, to my byśmy na pewno się bili o medal na skoczni normalnej, o kolejny medal. Pewnie mielibyśmy też medale w poprzednich imprezach, tylko tyle, że gdy masz tych sposobności do medalu więcej, to potem wywalczenie go staje się łatwiejsze i smakuje moim zdaniem już nieco słabiej niż wtedy, gdy tych okoliczności jest trochę mniej. No cały czas się pojawiają pytania o top 3 na jutro, zatem no... Pawełku, słuchamy twoich przeczuć. Top 3. Słuchałem Michała Chmielewskiego, kiedy się z wami łączył. No to ja pójdę w kierunku takim samym jak on, że to Austriacy będą reprezentacją numer 1, Norwegowie numer 2, Polacy numer 3, numer 4 Słowenia, numer 5 Niemcy. O, grubo. A 6 Japonia, 7... A zobaczymy, co będzie z Nokim Nakamurą, bo może zastąpi przecież Ryu Kubajeszego. No widzę to olbrzymie ożywienie u ciebie. Mam nadzieję, że Naoki poinformuje cię, jeżeli wskoczy. Tak, jeszcze dzisiaj do niego napiszę na Messengerze, nie na Messengerze, na Instagramie napiszę do niego, czy wystąpi, czy nie, bo on wczoraj napisał, że te mistrzostwa się dla niego skończyły, ale być może przedwcześnie. No dobrze, ja jeżeli miałbym stawiać na jutro, to trochę pójdę za tą wizją, którą przedstawiłem, czyli Norwegowie bez Grane Ruda, każdy daje 110% z siebie i zawody wygrywają, drugie miejsce Austriaków i miejsce trzecie. Chciałbyś powiedzieć Niemcy, ale powiesz Polska. Chcę powiedzieć Polska i powiem Polska. O, to myślałem, że powiesz Niemcy, tylko będzie się tak wzbraniał przed powiedzeniem właśnie innej reprezentacji niż nasza, bo to tak zawsze gdzieś serce podpowiada co innego niż głowa. Czy zawsze, to nie wiem, ale często tak się dzieje. No i co, dziękujemy wam za dziś. Jutro też trzecia seria po konkursie, mamy nadzieję po konkursie medalowym. O czym przypominamy? O łapkach w górę pod tym odcinkiem, o subskrypcji, o klikaniu w dzwoneczek, żeby być z nami na bieżąco, no bo u nas na YouTubie dzieje się dużo, jak mówiłeś, jutro kolejna trzecia seria. Później tej przerwy troszkę będzie, ale wracamy przecież na planicę, finał sezonu, więc wtedy... Ale wcześniej coś będzie, na pewno jeszcze trzecia seria jakaś po drodze się pojawi. Myślę, że jutro przygotujesz jakąś planszę i wszystkiego tak, się tak. dowiemy z niej. Jeszcze autopromocja, taka baran mechaniczny też pojawi się 25 marca, więc będzie troszkę takiego innego klimatu, no bo kończy się sezon skoków narciarskich, zaczyna się Formuła 1, więc będzie próba kontynuacji. No dobrze, skoro Oberstdorf, no to żegnamy się w tym niemieckim stylu. Ci! Nieważne, czy lubisz piłkę, skoki, boks, czy lekką atletykę. Oglądaj transmisje w aplikacji mobilnej TVP Sport na ekranach smartfonów, tabletów oraz telewizorów. Największe wydarzenia w zasięgu jednego kliknięcia. Wygodnie w nowoczesnej formie, w wersji jasnej lub ciemnej. Oglądaj, czytaj, personalizuj. Nowa aplikacja TVP Sport. Dostępna bezpłatnie w sklepie Google App Store i App Gallery.